Dobrze cię znowu widzieć, Laro. Ciebie też. Jak idą przygotowania do koronacji Etzliego? Nie najlepiej. Wkrótce po tym, jak opuściłaś Paititi, myśliwi przynieśli z dziczy zwłoki Zana. Zan? Był jedną z osób, które wysłałeś? Owszem, połóg czempionów. Laro, proszę o to niechętnie, ale... Ale chcesz, bym odzyskała łuk czempionów? Proszę o zbyt wiele. Trudno będzie odzyskać ten przedmiot. Zan był jednym z najlepszych. Co sprawia, że ten łuk jest taki wyjątkowy? Przodkowie królowej Unuratu stworzyli go z pierwszego drzewa puchowca, które wyrosło na zewnątrz miasta. Był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dała go ojcu Etzliego w dniu ślubu. Łączy obie rodziny, ale zaginął wiele lat temu. Zabrał go Nahual. Nahual? To chyba osoba, która potrafi zamieniać się w zwierzęta, tak? Tak. Ten krąży po dżungli za miastem. Zazdrościł Sairiemu i sprawił, że ten oddał mu łuk. A to Etzli jest spadkobiercą łuku czempionów. Bez niego nie może być królem. Dobra, wskaż mi drogę. Dziękuję. Wejście znajduje się po drugiej stronie, nad brzegiem rzeki. Nie martw się. Spróbuję odzyskać łuk. To musi być wejście do dżungli. Nie wygląda zachęcająco, ale podejrzewam, że właśnie tak miało być. Ty najpierw. Ja? Ja w ogóle nie mam zamiaru tam iść. Widziałaś tego gościa, którego stamtąd wyciągnęli? To, co z niego zostało. Dawaj, tylko na początek ścieżki. Jak mój ojciec się dowiedział... To wygląda jak ołtarz ofiarny. Jeśli gdzieś jest łuk czempionów, to założę się, że właśnie tutaj.
porządku. Pora zanieść ten łuk uczuł. Łuk czempionów. Dzięki niemu poznamy przyszłość Paititi. A co z Nahualem? Stawiłaś mu czoło? Tak. Nie żyje. Powiedz, jaką formę przybrał? To był jaguar. O, najpotężniejsza z jego postaci. Musiał uznać cię za groźnego wroga. Uczuł, od jak dawna Nahual był w tej dżungli? Kiedyś słuchaliśmy historii, które zniechęcały nas do opuszczania Paititi. Odkąd Kukulkan zdobył władzę, Nahual stał się bardziej aktywny. Myślisz, że Amaru jest panem Nahuala? Tak. Tak długo trzymał nas za gardło. Koniec z tym. Dokonałaś wielkiego czynu, Laro. To byłby zaszczyt, gdybyś dołączyła do nas podczas ceremonii królów. Czuję się zaszczycona. Proszę, mam coś dla ciebie. To pochodzi ze zbroi ojca Etzliego Sairiego. Chcę, byś to wzięła jako symbol twojej odwagi. Dziękuję, Uczu. Dźwięk rogu króla przywołał was wszystkich, abyście stali się świadkami nowego początku. Witaj na ceremonii królów! Etzli, synu Unuratu, synu Sairiego, wystąp. W amulecie wybawcy zawarta jest mądrość twoich przodków. Słuchaj jej, by wydawać osądy ze słusznością i litością. W łuku czempionów zawarta jest siła twoich przodków. Szanuj ją, by władać z odpowiedzialnością i sprawiedliwością. Wreszcie w tobie, młody Etzli, zawarta jest przyszłość. Nasyć swoją rolę króla działaniem. Dawaj nadzieję
Dawaj miłość, nie oczekując biernie na łaskę z wysokości, ale robiąc, co tylko będziesz mógł, by samemu przynosić łaskę. Ludu Paititi, z wielką dumą przedstawiam wam Etzliego, syna Unuratu, syna Sairiego i waszego króla!